Na program zaprasza Bonimet, producent gastrobonisanu, łagodzącego stany zapalne przewodu pokarmowego. Witam Państwa po raz kolejny w programie Pisze Baba do Zielarza. I napisała tym razem nie baba, ale pan, który doświadczył mianowicie takiej sytuacji. Jakiś czas temu przechodziłem radioterapię prostaty. Od tego czasu mam problemy z jelitami. Czy zioła mogą mi pomóc? W wyniku radioterapii prostaty, czy też innych radioterapii, które obejmują jamę brzuszną, może dojść do czegoś, co nazywa się popromiennym zapaleniem jelit. I to jest schorzenie trudne w leczeniu, bo czasami te zmiany są nieodwracalne. W tym schorzeniu może być na przykład krwawienie z odbytu, ci pacjenci czasami mają, i wtedy wkracza gastroenterolog z endoskopem, kolonoskopem i dokonuje przeżegania tych miejsc. Gorzej, jak sprawa ma miejsce w jelicie cienkim. Stosuje się leki syntetyczne, czasami sulfasalazynę, taki lek przeciwzapalny, czasami maślan sodu, antyoksydanty. Natomiast co z ziół można zastosować w tym przypadku? I to jest dobra alternatywa, dlatego że zioła mogą być stosowane przewlekle. I teraz jakie surowce naturalne można tutaj użyć? Przede wszystkim zioła o działaniu przeciwzapalnym. I tutaj na czoło wysuwa się korzeń lukrecji, korzeń prawoślazu. To są zioła powlekające również, prawoślaz powleka. Te, które goją, czyli na przykład babka lancetowata. Zioła o działaniu przeciwzapalnym takie jak kwiat rumianku, jak kwiat nagietka. To wszystko są surowce, które zaleca się w takich stanach i przyznam się, że zalecając pacjentom widziałem dobre efekty. Mieszankę ziołową, którą najczęściej stosuję, tu pozwolę sobie Państwu zaprezentować już w składzie procentowym, jakby ktoś chciał sobie skomponować. Ale pamiętajcie też Państwo w tych sytuacjach o produktach pszczelich i tutaj na czoło się wysuwa pyłek pszczeli, ale także propolis, czyli kit pszczeli. Połączenie tych dwóch substancji ma dobre działanie i może również wspomóc takich pacjentów. Jako że zalecane są, i to nawet przez tak zwaną konwencjonalną medycynę, antyoksydanty, więc pamiętajcie Państwo o tym, że są też naturalne antyoksydanty, są najlepsze, a bardzo dużo ich znajduje się w owocach jagodowych, więc borówka czarna, porzeczka czarna, żurawina, to są źródła antyoksydantów, no, aronia na czoło się wysuwa. Zatem jest to schorzenie ciężkie, trudne i sugeruję, aby Pan spróbował ziół oraz produktów pszczelich i mam nadzieję, że będzie to skuteczna terapia. Sponsorem programu był Bonimet, producent gastrobonisanu, łagodzącego stany zapalne przewodu pokarmowego.